od popołudnia 1 sierpnia siedzibą pierwszego rzutu Komendy Głównej AK oraz władz cywilnych Państwa Podziemnego była fabryka Kamlera przy ulicy Dzielnej 72 nieopodal Okopowej. Nieoczekiwanie w pierwszych godzinach powstania fabryka Kamlera znalazła się na pierwszej linii walk. Dopiero w nocy odblokowały ją oddziały KEDYW-u, a przez cały ten czas nie nawiązano łączności radiowej, co wynikało z sąsiedztwa maszyn zakłócających przebieg fal radiowych. Łączność ze sztabem naczelnego wodza nawiązano dopiero w godzinach rannych 2 sierpnia. Z depeszy dowódcy Armii Krajowej do sztabu naczelnego wodza. Jesteśmy w ciężkiej walce z Niemcami. Już pokonaliśmy część przy pomocy z trudem zdobytej broni, ale nie mamy szans zdobycia amunicji. Zrzuty do Warszawy amunicji i uzbrojenia przeciwpancernego dajcie na cmentarz żydowski i plac Napoleona. Brygadę spadochronową dajcie w rejon Woli. Drugiego sierpnia kontynuowano walki zapoczątkowane dnia poprzedniego. Na Pradze izolowane ośrodki powstańcze bez szans na sukces zostały zmuszone do powrotu do konspiracji. Z odezwy dowództwa powstania opublikowanej w pierwszym powstańczym numerze biuletynu informacyjnego. Od dawna oczekiwana godzina wybiła. Oddziały Armii Krajowej walczą z najeźdźcą niemieckim we wszystkich punktach Okręgu Stołecznego. Wzywam ludność Okręgu Stołecznego do zachowania spokoju i zimnej krwi we współdziałaniu z walczącymi. 2 sierpnia o godzinie 11:45 w Londynie odebrano depeszę o tym, iż w Warszawie wybuchło powstanie. Depeszy proszono o pomoc lotniczą. O pomoc, do której nikt nie był w tej chwili przygotowany. Eskadra polska we Włoszech, która zaopatrywała kraj, liczyła zaledwie 4 załogi. Interwencje polskie zostały zablokowane przez marszałka Slesora, który uznał, iż lot z zaopatrzeniem na odległość 1500 km nad Warszawę jest nierealny. Z depeszy dowódcy AK do komendanta bazy lotniczej w Brindisi. Katastrofalny brak amunicji i pilna broń przeciwpancerna. Dodatkowo dajcie zrzuty do małego getta oraz filtry, niepodległość i rejon Madalińskiego. W rejon Kercelak, cmentarz żydowski, najlepsze placyki między Mireckiego i Żytnią. W dzień dajcie nawet bez sygnału, w nocy znak strzała. Równocześnie z walkami w centrum Warszawy do ataku na lotnisko Bielańskie przystąpiły oddziały Armii Krajowej z Puszczy Kampinoskiej. W ataku na lotnisko Bielańskie brały udział miejscowe 2 kompanie rejonu 8 obroży i batalion 78 Pułku Piechoty AK z Baranowic i 27 Pułk Ułanów. Ułani ubezpieczali, blokując szosę w Łomiankach, Warszawa-Gdańsk, i na wzgórzu przed Łomiankami stoczyli oczywiście bój ubezpieczeniowy. Spalono tam kilkanaście samochodów i uszkodzono 2 transportery piechoty, gdyż to była szosa bardzo ruchliwa między Warszawą a Modlinem, po której się Niemcy wycofywali również z frontu wschodniego. Natomiast inne oddziały, jak pierwszy szwadron pod dowództwem Jakubowskiego, ubezpieczał, w zasadzie ubezpieczać to mocne uderzenie, mocne powiedzenie wojskowe, a w zasadzie patrolował od Bernerowa, bo cóż mógł 100-osobowy szwadron zrobić przeciwko kilkunastu, załóżmy, czołgom. I gdyż z tamtej strony właśnie nastąpiło kontruderzenie niemieckie. Piechota atakowała bezpośrednio, a jak również szwadron CKM atakowały bezpośrednio
lotnisko. I tu właśnie nastąpiły w tych oddziałach największe straty. Dużym sukcesem Armii Krajowej stało się opanowanie 2 sierpnia kompleksu gmachów Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych przy ulicy Sanguszki. Będzie ona odtąd aż do 28 sierpnia stanowić bastion powstańczy broniący od północy dostępu do Starego Miasta. W miejscu, gdzie obecnie znajduje się budynek Narodowego Banku Polskiego na Placu Powstańców Warszawy, u zbiegu z ulicą Warecką w dniach powstania stał gmach Poczty Głównej. Pierwsza próba jego opanowania zakończyła się porażką. Dopiero druga po południu 2 sierpnia doprowadziła do zajęcia tego ważnego obiektu. W godzinach popołudniowych nastąpił frontalny atak na pocztę z różnych stron. Ja osobiście szedłem ze swoimi ludźmi od placu Napoleona, Warecko, tam na ten podjazd, od ulicy Wareckiej. Wtedy, kiedyśmy dopadali już tej bramy, to już Niemcy niektórzy uciekali, ranni leżeli przy ulicy Wareckiej. Wpadliśmy tam na ten podjazd, gdzie samochody ekspediowano materiały i tam rozbroiliśmy, bo tam byli cywile, nawet Polacy byli, rozbroiliśmy tych Niemców i w ten sposób została poczta już i od frontu, i od ulicy Wareckiej opanowana. Znaleźliśmy tam duży magazyn broni, prawda, amunicji, to zostało natychmiast rozdzielone między żołnierzy i pamiętam tylko taką charakterystyczną jedną rzecz. Zobaczyłem, jak pułkownika Leliwę na ramionach żołnierze wynieśli w mundurze oficerskim. Wynieśli go na ramionach, prawda, i krzyczeli hurra, niech żyje. 2 sierpnia załoga elektrowni opanowała sąsiadujący teren wodociągów. Po zajęciu elektrowni całej terytorium elektrowni ruszyliśmy całymi oddziałami na wodociągi i zajęliśmy całe wodociągi aż do Karowej. Były tu małe potyczki, ale nie było dużego zgrupowania Niemców na tym terenie. Ale cały teren oczyściliśmy. Drugiego sierpnia, gdy walcząca Warszawa zwolna pokrywała się siecią barykad, w dalekim Londynie odebrano i rozszyfrowano depeszę, wysłaną jeszcze 30 lipca, adresowaną przez naczelnego wodza generała Sosnkowskiego do szefa sztabu naczelnego wodza generała Kopańskiego. W wyniku wielu dyskusji doszliśmy do przekonania, że wsparcie ewentualnego powstania zależy od pomocy brytyjskiej. Zawsze będzie aktualną sprawa odległości. Sądzę, że sytuacja polityczna nie upoważnia do brania pod rozwagę baz sowieckich. Myślę, że pan generał nie omieszkał wyjaśnić Lawinie stanu rzeczy w obu tych sprawach.